Bóle wzrostowe. Twoje dziecko rośnie, boli go wieczorami, boli go w nocy, zwija się z bólu. Dowiadujesz się, że to bóle wzrostowe właśnie. I znowu uznaliśmy za normę coś, co jest powszechne, bo bardzo wiele dzieciaków, w szczególności chłopców, cierpi na bóle w okresie między 3 a 12 rokiem życia. Połączyliśmy to z okresem wzrostu i tak powstały bóle wzrostowe. Czy to jest fizjologia? No nie wydaje mi się. Jeśli coś boli, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie może być tak, że rozwój, że wzrost boli, ponieważ wzrost jest procesem absolutnie fizjologicznym, więc jeśli boli, to coś jest nie tak. Nazywam się Michał Richter, od 20 lat zajmuję się akupunkturą, medycyną chińską i postaram się dzisiaj przedstawić Wam perspektywę medycyny chińskiej na tak zwane bóle wzrostowe. Jeśli coś boli, to gdzieś jest przyczyna i medycyna chińska zna tą przyczynę. Bóle wzrostowe, czym są? Jest to pewien syndrom dolegliwości bólowych o nieznanej etiologii. Występuje u dzieciaków mniej więcej od 3 do 12 roku życia. Bolą głównie podudzia. Dolegliwości bólowe pojawiają się przede wszystkim albo późnym wieczorem, albo w nocy, kiedy dziecko śpi. Dziecko cierpi, no i dowiadujemy się, że to bóle wzrostowe. I jakie są hipotezy akademickie, zachodnie, powstawania bólów wzrostowych? Nasilać je może intensywna aktywność fizyczna podczas dnia, która powoduje, że podczas regeneracji mięśni, więzadeł, ścięgien w nocy, podczas regeneracji pojawia się ból. No ale nie u każdego po intensywnym wysiłku fizycznym pojawiają się bóle. Zakwasy zupełnie co innego i na pewno nie w nocy. Kolejna hipoteza to taka, że podczas intensywnego wzrostu nie nadążają części ścięgniste, więzadła, ścięgna, powięzie, no i zaczynają boleć. No ale znowu, no nie może być tak, że człowiek rośnie i go boli, więc jeśli następuje okres intensywnego wzrostu i pojawia się ból, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli wzrost jest zbyt intensywny, zbyt szybki, to też z perspektywy medycyny chińskiej jest pewna przyczyna, która powoduje, że człowiek zbyt szybko wzrasta, zbyt szybko rośnie, zbyt szybko dojrzewa. Kolejna hipoteza związana jest z tym, że bóle pojawiają się w nocy. W nocy następuje okres wzrostu, a dochodzi do kościotworzenia, kości się wydłużają, no i właśnie to kościotworzenie boli. Ale znowu, na Boga, nie może być tak, że proces fizjologiczny boli. No i jeszcze jedna hipoteza, z którą się spotkałem, to to, że bardzo często przy intensywnym wzroście dochodzi do zaburzeń postawy, pojawia się skolioza, która wtórnie wywołuje dolegliwości bólowe. No ale to jest uchwytna przyczyna, jeśli jest skolioza, należy ją leczyć. Większość dzieciaków jednak nie ma skoliozy, a dolegliwości bólowe w tym okresie wzrostu się pojawiają. No i z pomocą przychodzi medycyna chińska. Jak wiemy, medycyna chińska opisuje różne procesy różnymi energiami. No i jest taka energia, która się nazywa jing, nazywana również czasami esencją życiową, naszym potencjałem. Jak zwał, tak zwał. Jest pewna energia, energia jing, i ona odpowiedzialna jest, i to jest istotne, za wzrost, rozwój i dojrzewanie. Medycyna chińska mówi o tym, że organizm ludzki rozwija się w pewnych cyklach 7-letnich dla kobiet i 8-letnich dla mężczyzn. Ważne jest to, że to jest energia, która pilnuje tego, żeby ten rozwój następował w sposób właściwy. I jeśli pojawia się czynnik, który nazywamy w medycynie chińskiej zimnem, zimno to jest coś, co zamraża, blokuje. Więc jest to czynnik, wiecie jak to w medycynie chińskiej, znowu dziwne nazwy, nie? Wiatr, wilgoć, zimno. Nazwy są nieistotne. Ważne jest zrozumienie mechanizmu powstawania pewnych dolegliwości. Więc tak zimno, zastój, blokuje rozwój energii jing, czyli blokuje proces wzrostu, rozwoju i dojrzewania. Bóle wzrostowe to tylko pewien wycinek, tylko jedna dolegliwość związana z zaburzeniami energii jing. Poza tym mamy jeszcze opóźnione dojrzewanie, opóźniony wzrost, mamy opóźnione wyrzynanie się zębów lub brak wyrzynania się zębów stałych. Też dość częsta przypadłość ostatnimi czasy. Więc mamy czynnik, który nazywamy zimnym, czyli coś, co blokuje, przymraża rozwój. Jeśli jest dużo zimna, no to organizm próbuje ten zastój przepchać. I właśnie ta próba przepchania zastoju wywołuje ból. Ta walka między zastojem a energią, która próbuje
ten zastój rozpuścić. No i teraz co można zrobić? No, zachęcam Was do tego, żeby poszukać alternatywy. Znam się na medycynie chińskiej i wiem, że jest w stanie pomóc, więc poszukajcie terapeuty medycyny chińskiej, który pomoże Waszemu dziecku. Nigdy nie ma gwarancji w żadnej terapii, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że co najmniej można zmniejszyć czy to intensywność, czy częstotliwość występowania bólów wzrostowych. I teraz, jakie czynniki będą nasilały ten zastój? Kiedy dochodzi do powstania zastoju? Wtedy, kiedy jest niedobór energii. Jeśli brakuje energii, brakuje przepływu, no to jest zastój. To tak jakby w rzece brakowało nurtu. Brakuje nurtu, woda się rozpływa, zaczyna stać. Czyli brak energii, brak nurtu. Zmęczenie. Jeśli dziecko jest przeciążone fizycznie, psychicznie, intelektualnie, mentalnie, jakkolwiek, za duży wydatek energetyczny, będzie pogłębiał zastój zimno. Kolejny czynnik. Kiedy się spinamy? Kiedy dochodzi do zastoju? No wtedy, jak się denerwujemy, kiedy żyjemy w stresie. Jeśli dziecko jest poddane zbyt dużej presji otoczenia, a jeśli uczestniczy w permanentnej rywalizacji, a cały czas żyje pod wpływem presji czasu, presji obowiązku, to jest napięcie, ono będzie pogłębiało ten zastój. Czyli już mamy niedobór energii i stres. I kolejny niezwykle ważny czynnik, to bezruch. Wiemy, że nasza aktywność fizyczna uruchamia przepływ w mikrokrążeniu. Pompa mięśniowa uruchamia krążenie, a krew dopływa do każdego zakamarku naszego ciała. I teraz brak aktywności fizycznej, tej regularnej, codziennej, może pogłębiać stan zastoju. Kiedy pojawiają się bóle wzrostowe najczęściej? No właśnie, w nocy. Wtedy, kiedy następuje naturalny zastój. Naturalny zastój, mówimy na powierzchni, czyli krew spływa do narządów wewnętrznych po to, żeby się oczyścić, zregenerować i brakuje jej na zewnątrz. Po chińsku mówimy, że brakuje energii na zewnątrz, czyli w sposób naturalny dochodzi do zastoju, bo się nie ruszamy. Jeśli już istniał czynnik, który nazwaliśmy zimnym, który blokował jing, czyli wzrost, rozwój, dojrzewanie, no to te dolegliwości będą nasilały się właśnie w nocy. Więc co możemy zrobić dla naszych dzieciaków, które cierpią z powodu dolegliwości bólowych? Wyobraźcie sobie dziecko, które budzi się w nocy z bólem, najczęściej nóg, no, cierpi, a po drugie, każda pobudka w nocy osłabia proces regeneracji. Więc tak, aktywność fizyczna umiarkowana, niech ona jest, za dużo komputera, telefonu, siedzenia, telewizji, spacer, rower, piłka, aktywność fizyczna. Kolejna rzecz, presja czasu, presja obowiązku, nadmiar rzeczy do załatwienia. Nie? W wieku, no dzieciaki tak już mają. Nie? Żłobek, przedszkole, prace domowe. Presja, stres. Spróbujmy ograniczyć albo wspierajmy dziecka. No i tak jak wspomniałem, warto znaleźć kogoś, kto zajmuje się medycyną alternatywną. A zachęcam do medycyny chińskiej, akupunktury. Dość dobrze te dolegliwości, bóle wzrostowe idą na akupunkturę czy akupresurę. Warto spróbować, niczym nie ryzykujecie. Jedyne, co możecie zyskać, to to, że będzie bolało rzadziej albo w ogóle. Zachęcam.